ci jakoś przed tym chronić, żeby ich nie łamać jakoś w ten sposób, bo jednak to im się zdawało, to się zdawało, że jak mnie obowiedzą, to ich nie złamę. Nie, to nie łamało. Nie, to nie jest prawda. O pani doświadczenie. O moje doświadczenie. Moje dzieci. Mój syn napisał teksty piosenek, album, płyt, który został uznany za najlepszy, od istnienia państwa Izrael. Z moich doświadczeń, ale nie w taki sposób. On nie opowiada o tym, ale to jest to. W każdym razie nie uważam, że tak jest. Bo to nie tylko o tym mówili rodzice. Rodzice, oprócz tego, czy są jacyś rodzice na świecie, którzy nie przeszli jakichś ciężkich rzeczy w życiu, jakichś tragedii, jakichś rozczarowań ciężkich. I to też łamie ich dzieci. Rozwodzą się i dzieci zostają jakby sieroty, półsieroty. To też im łamie życie. Żyją i kto ma siły i zdolności i jest, ma materiał, żeby żyć i tworzyć i stworzyć i być człowiekiem, to jest. Nawet u najbiedniejszych rodziców, nawet u pijaków, nawet u takich złodziei, którzy siedzą w więzieniach, to wychodzą dzieci dobre, wartościowe. To nie jest teoria taka, że dlatego, że ja byłam w Auschwitz, ja nie miałam dzieciństwa. To nieprawda, ci ludzie byli zatroskliwi dla dzieci. Ja na przykład, jak lał deszcz, dzieci miały pójść do szkoły, ja patrzę, leje taki deszcz, a ja mówię, dzisiaj nie idziecie do szkoły, nie ma sensu na taki deszcz wychodzić. Bo ja się stałam na deszczu, na ulewie w Oświęcimiu i nie dali tak, czym większa ulewa, tym dłużej stać na dworze i klęczeć, i trzymać cegły w rękach i klęczeć na kamieniach. A teraz pada taki deszcz, jest zimno i mokro, niech on śpi sobie.